Dzień dobry, panie przewodniczący. Chcieliśmy wyjaśnić tę sprawę, dlaczego pan nie przyszedł do nas wczoraj na program do telewizji. Chodzi pan po mediach i dzisiaj pan przyszedł... Wczoraj o tej porze musiałem odebrać dziecko, zaopiekować się nim. Moja żona miała nagłą pracę i nie byłem w stanie się pojawić. O godzinie 19.30 musiałem być o godzinę drogi stąd. Dzień dobry, panie przewodniczący. Chcieliśmy wyjaśnić tę sprawę, dlaczego pan nie przyszedł do nas wczoraj na program do telewizji. Chodzi pan po mediach i dzisiaj pan przyszedł... Wczoraj o tej porze musiałem odebrać dziecko, zaopiekować się nim. Moja żona miała nagłą pracę i nie byłem w stanie się pojawić. O godzinie 19.30 musiałem być o godzinę drogi stąd. Ale mówił pan po południu, zgodził się pan jednak na występ. Wszyscy mówią, że pan się przestraszył, ja pana Kowalskiego. Ja się nie zgadzałem na występ. Po pierwsze, była rozmowa z naszym biurem prasowym, gdzie deklarowaliśmy, że przyjdzie przedstawiciel zarządu, że prawdopodobnie będę to ja. Byłem poza Warszawą i musiałem jechać po dziecko, nie byłem w stanie przyjechać do centrum. To znaczy, że co, już alimenty są zapłacone, jeżeli pan już dzieci odbiera?